Dzień dobry, ja dzisiaj w pośpiechu, ja dzisiaj tak w pośpiechu. Ja wiedziałam, że jeszcze dzisiaj nagrywam, ale nikt nie wiedział, że to takie dzisiaj wszystko pójdzie jak krew z nosa tak naprawdę. Czekajcie, no to porobię, bo zaraz za chwilę zapomnę. Dzień dobry, lampy zaś nie mam naszykowane, jestem profesjonalistka w swoim fachu, żeby nie było, nie? To się siedzę znowu tutaj, gdzie się siedząć miałam, czyli ostatnio tu przy moim oknie. Dzień dobry. Chlipnijcie się kawy, jestem w pośpiechu, jestem zestresowana, ja źle spałam normalnie. Ja wam powiem, się dzieje, prawda? Dzień dobry, Agnieszka, Ewelinko, witam was bardzo serdecznie. Dom wam zarodawka energii i muszę uciekać, ale to tak normalnie. Nie dość, że człowiek spać nie mogłam, normalnie nie mogłam spać, byłam z polskimi kobietami, całym sercem i całym ciałem w łóżku. I śledziłam, co się normalnie na polskich drogach dzieje w Warszawie. No byłam całym sercem. Rano godum stana prędzej. No nie stałam prędzej, bo nie umiałam usnąć. To normalnie kot nasrał mi do kwiotka. Kawa mi się wysypała i chciałam się pomalować, to mi się tusztyn taki, to mi się, o, jest te paluchy momcorne, bo mi się, to co tak sobie lekko oko podkreśla, to mi się pokruszyło, mi się to wysypało, mnie to upierdoliło, pół łazienki, wiecie, ten cień do rzęsu, on był brązowy. I tak się zaczął mój dzień ogodą, i tak się nagrom, bo mnie nosi. Witam was bardzo serdecznie. Jak wszyscy wiecie, albo co niektórzy nie wiecie, ja jo mieszkam w Niemcach. Od 20 lat mieszkam w Niemcach, ale jakby nie patrzą, to jo je polsko-dziołcha, dokładnie śląsko-dziołcha. Wy mnie płynie polsko-krew i wyjechałam za pracą i zostałam. Dobrze mnie się tutaj żyje. Ale jakby nie patrzą, moje dzieci umią po polsku, bo kto wie, co będzie jutro. Więcej języków jest bogactwem. Tak oglądamy, kiedy trzeba polsko-telewizja. Myślam po polsku, czujam po polsku, jak się wkurwią, to też po polsku, zazwyczaj, tak? Mówię mojego bloga, nagrywam po polsku, bo to są moje emocje, to jest to, co wszystko przeżywam, dlatego to też jest po polsku. Wymagam od moich dzieci mówienia po polsku w domu i moje dzieci umią mówić po polsku. Moja córka umie również czytać, mój syn jest oporny, jeżeli chodzi o czytanie po polsku, ale moja córka też umie czytać po polsku. Nie chodziły nikaj do polskiej szkoły, bo najbliższe jest we Frankfurcie. No nieważne. Większa część mojej rodziny, no nie, moje siostry są w Niemcach, jedna, a druga jest w Polsce, więc większość mojej rodziny, moich przyjaciółek, moich ciotków, moich kuzynek mieszka w Polsce. No i jakby nie patrzą, gówno mnie do tego, prawda? Ale jakby nie patrzą, to kurde, poruszają mnie co niektóre kwestie, które się dzieją w Polsce, bo tam mam właśnie te kuzynki, tam mam przyjaciółki, tam mam kobiety, które zasługują na mienie prawa podjęcia decyzji. No po prostu. I ta decyzja, co to się wczoraj wydarzyło, to jest po prostu bulwersująco. 27 lat było źle, a teraz musieli zrobić lepiej. I wam wiecie, co wam powiem, jestem zbulwersowana. I może mnie to nie dotyczy, bo ja tam nie mieszkam, ale ja mam córka. Moja córka może mieć córka, czyli moja wnuczka. I jakby przyszło wracać do Polski na przykład, to jakie to jest prawo, żeby kobieta nie mogła decydować, co się z nią dzieje. Wiecie co? Dramat musienia podjąć. Nie, ja nie umiałam tego wczoraj gramatycznie. Dramat podjęcia tego decyzji, dlaczego tak się denerwujesz, bo wczoraj chujowo ustawa zatwierdzili. Denerwuje się, że kobieta nie może być kobietą i decydować sama o sobie. I wkurwią się, że zabrali to prawo po 27 latach właśnie kobietom. A no i więcej teraz będą, zaczną mi się tutaj dopominać baby, które nigdy nie stały przed tym faktem, które nigdy nie były w takiej sytuacji, żeby musząc podjąć decyzję, czy usunąć chore dziecko, czy nie usunąć chorego dziecka. Wy myślicie, że ktoś robi to dla szpasu? Nie, nikt na pewno tego nie robi dla szpasu. I podjęcie już tej decyzji jest dramatem, tak? Nie podjęcie tej decyzji też jest dramatem, ale nam gówno tak naprawdę do tego, jeżeli my nigdy w danej sytuacji nie były. Ale prawo wyboru powinny my mieć. Egal jak na to patrzysz, ty możesz się z tym nie zgadzać, ty możesz być za życiem, ale ty się nie przykrywaj teraz wiarą, Bogiem i różańcem. Bo jeżeli by to twoja córka trafiło, twoja wnuczka, to każdy patrzyłby inaczej. Bo wszyscy patrzą zazwyczaj na to tak z perspektywy sąsiadki, z perspektywy innego. Nikt nigdy nie patrzy, jakby to się dało
jakby nie uspokoja się, bo ja spać nie mogłam dzisiaj w nocy, nie umiałam usnąć, ja tam byłam całym duchem i ja uważam, że to jest takie nie fair, że znam kobiety, które musiały podjąć taką decyzję i gówno nam do tego, one miały prawo wyboru i to było super, tego prawa teraz te kobiety nie mają, jeżeli będą wiedziały, że to dziecko będzie chore, to będzie musieć za granicę jechać, żeby je usunąć, to jest od nich decyzja, nie nam się wpierdalać, czy ona zrobi dobrze, czy źle, wszyscy zostaniemy tam do góry po śmierci ocenieni, ale prawo wyboru każda kobieta powinna mieć, takie jest moje zdanie, czy się to komuś podoba, czy nie. Kasia wkurwiona jak większość kobiet dzisiaj. Oczywiście, że tak. Bo zobaczcie, czy noszenie w łonie przez 9 miesięcy chorego dziecka i wiedzenie, że jest bez mózgu, że po prostu umrze w cierpieniach, kiedy przyjdzie na świat, a ty nie możesz mu pomóc, czy to jest okej? Okay? Ja teraz ktoś powie, jest tyle chorób, które można wyleczyć. Tak, ty się godo, bo żeś Kaś przeczytała. I miałaś takie dziecko w brzuchu, które wiedziałaś i widziałaś, że się rodzi w cierpieniu i umiera po kilku godzinach w cierpieniu? Nie chciałabyś być tą kobietą i przez 9 miesięcy nosić to dziecko w sobie, jeżeli miałabyś możliwość, żeby nawet sobie i jemu ulżyć w bólu, tak? I prędzej to zrobić. I patrzcie, dziecko jest dzieckiem, dziecko jest życiem, ale nikt nie zdaje sobie sprawy, co z tą kobietą po tym wszystkim się potem stanie. Czy nikt tej kobiecie nie pomoże, na pewno nie w Polsce, na pewno nie psycholodzy. Jest dużo innych problemów, które mają, jest DDA, jest tysiące, setki dorosłych dzieci alkoholików, które dopiero muszą sobie same zdiagnozować, co im jest i szukać sobie pomocy. A kto pomoże takiej kobiecie? Nikt jej nie pomoże. Zrobią ochrzczą, pochowają, byleby było zrobione, a tak naprawdę nikt nie wie, co się w danej kobiecie dzieje. I ta kobieta powinna mieć prawo wyboru, to tylko chodzi o to. To nie jest o tym, że ja jestem za aborcją, bo teraz będzie mi powiedziane, że jestem za aborcją. Gówno prawda, mylicie definicję tak naprawdę. Kobieta powinna mieć prawo wyboru. No, kobieta powinna mieć prawo, jak ja bym była w Polsce, to ja też w tej Warszawie na tej drodze bym poszła, bo tego prawa nie można żadnej kobiecie odebrać. I wiecie, często jest tak, czy to jest teraz dokonanie aborcji, czy to jest teraz związki partnerskie, geje, lesbijki, wszystko jest B i fuj. Wszystko jest B i fuj, dopóki nie dzieje się to w twojej rodzinie, bo dopóki patrzysz na to z perspektywy widza z boku, to wszystko jest B i fuj. Ale jakby ciebie to trafiło, jakby to twoje dziecko, twój wnuk, nie wiem, ktoś jeszcze z rodziny był w danej sytuacji i zająłbyś się tym tematem od środka, to może byś to zrozumiał. Tak samo jest teraz z tą ustawą aborcyjną, tak samo jest z gejostwem, z lesbijstwem, ze wszystkim. No mi jest łatwo oceniać, patrząc na to z boku, ale my nigdy nie będziemy, jeżeli Bóg nam nie da się postawić w tej sytuacji, to my nigdy danej sytuacji nie zrozumiemy. Ale do oceniania my są w piersi. Miejcie się swoje zdanie, tylko nie krzywdźcie tym zdaniem kogoś innego, tak? A najwięcej to mają ci do powiedzenia, co ich w ogóle temat nie dotyczy. Okej, miejcie się te zdanie, ale dużo ludzi nawet nie próbuje się wczuć w daną sytuację. Dużo ludzi nawet nie rozmawia z tymi matkami, które takie coś się przydarzyło, które albo z gwałtu musiały usunąć te dziecko, bo sobie z tym psychicznie nie radziły. My tego tak naprawdę nie wiemy. My gówno tak naprawdę wiemy. My nie umiemy oceniać i mówić swoje opinie, że ty byś tak nie zrobiła. Gówno wiesz, co byś zrobiła. Nigdy w tej sytuacji nie byłaś, więc dopiero możesz powiedzieć, że ja by zrobiła tak, jakby cię Bóg przed wyborem danym postawił, to wtedy możesz powiedzieć, ja by tak zrobiła. A teraz to ty możesz tylko sobie myśleć, co byś ty zrobiła, ale w życiu nie możesz się postawić w danej sytuacji, co byś ty naprawdę zrobiła. Więc ja uważam, że to prawo kobiecie powinno być dane i nie jakieś tam, już chciała brzydko powiedzieć, będzie tam ktoś tym decydował o takich rzeczach, w sumie o normalnych ludzkich prawach kobiet będzie decydował ktoś się tam, coś się tam. Przecież to chore jest normalnie i to tak tyle z mojego. I nie musicie mi godać i tutaj pluć, że jestem katoliczką, że nosza Maryja, że krzyżyk nosza. Jak ja mogę takie coś godać? Właśnie, że mogę, bo nie zatraciłam zdrowego rozumu i nie przykrywam się cały czas wiarą, bo dużo osób jest tak ekstremalnie, ludzie popadają ze skrajności w skrajność. Ty wierz w Boga, ty czyń dobro, ty bądź dobrym człowiekiem, ale nie oceniaj wszystkich, że tym, co robi coś inaczej niż ty byś zrobiła, że jest zły, bo ty nigdy nie wiesz, co byś ty zrobiła, byś była w danej sytuacji. Ja się wkurwiam z samego rana, ja nie spałam chyba do trzeciej. I
Dlatego wszystko rano mi dzisiaj tak do dupy poszło, ale tako jest niestety prawda. No, zwykłym kobietom, ale ja uważam, że w nocy siła i oby też wylazła, tak jak rolnicy na droga. I oby tak długo robiła, aż było balić ta ustawa, bo tak nie może być, żeby kobietom w Polsce zostało te prawo odbierane. Ja ją nie mam gówno do godki, ale jej tak by da godać, bo ja tak czuję. I koniec kropka. I czuję po polsku i godą po polsku. I czy ktoś jest za tym, czy przeciw, gówno mnie to tak naprawdę obchodzi. I sorry za wulgaryzmy. Ja, Asia, fajnie, fajnie profesjonalnie to teraz jest powiedziane. Wytłumacz to tym wszystkim kobietom. Nie możesz usunąć chorego płodu. A to w sumie tylko o ten kawałek tej ustawy chodzi. O nic innego, bo to tam reszta to jeszcze można przymrużyć oko. Ale to, że kobiety będą musieć za granicę wyjeżdżać i usuwać te dzieci. I wiecie co, rozmawiałam z dziewczyną, która miała takie dziecko, tak? I nawet same podjęcie tej decyzji, żeby coś takiego zrobić, my się nie wczujemy w to nigdy. Ani ty, ani ja. Bo ja przed takim wyborem nigdy nie stołam, tak? Więc my możemy sobie gdywać i ty możesz sobie bronić swoich praw i ja sobie będę broniła swoich praw. I zawsze będzie pole do dyskusji, ale ja nie chcę dyskutować. To jest po prostu moje zdanie i ja uważam, że to jest nie fair. Nie fair jest to, że kobieta nie może podjąć decyzji. Mnie tylko o ten krótki fakt chodzi. Jeżeli chodzi o to, co się stało, tak? Po prostu, jestem po prostu wściekła, że kobieta nie może podjąć swojej decyzji. Jeżeli to by było w innej dziedzinie, to ja to wszystko rozumiem. Więc wszyscy się teraz przykrywają życiem i co? I za to pójdziecie do nieba teraz, że chronicie te życie. Chroncie swoje życie i swoich bliskich. Oczywiście, że jakby wszyscy na to oko przymierzyli, ale ludzie tego dla szpasu nie robią. Ludzie nie robią i nie usuwają dzieci dla przyjemności. A jeżeli ktoś takie coś zrobi, bo ciężka sytuacja, a mógłby je naprawdę urodzić, to on za to odpowie. Nie ty, nie ja, tylko on. Ale prawo powinno pozostać kobiecie zostawione. No i to tak tyle. Chlipnijcie się kawy. Jestem zbulwersowaną. Jestem, no kurde, co wam poradza? Chlipnijcie się dziążki. I wiecie co, nam się też fajnie godo, ale nigdy nie wiesz, co się może twojej córce przytrafić. W ciemnym zaułku. I co byś ty wtedy zrobiła? Wtedy zmieniasz, diametralnie zmienia się wszystko, cały postać rzeczy. Chciałabyś jej ulżyć w cierpieniu. A teraz na przykład tak samo tą ustawą jest odbieranie tego prawa. I dopóki będziemy patrzeć na to, że ktoś, że komuś, że coś, to my tego nawet nie będziemy próbować zrozumieć, tak? Więc ja uważam, że to prawo powinno być. I było źle przez 27 lat. Było źle. Teraz to trzeba kurwa zmienić. I czemu jeszcze w czasie pandemii na przykład, ja? Tak jak rolników, piątka... Dużo rzeczy. Wszystko przepycha się teraz w czasie pandemii. Czym świat jest zajęty, czym innym, to się w Polsce przepychu ustawia. Gówno mnie to obchodzi, nie oglądam wiadomości, ale i tak się wkurwią, no. I taką jest prawda. A tak wszystko umie, dobrze. Co, żebym jeszcze chciała powiedzieć, tak na czas ustąp, udostępnijcie te wideo, jeżeli uważacie, że mam rację, a jeżeli się wkurwiacie i jesteście zbulwersowani, to też możecie udostępnić, bo może też się ktoś zbulwersuje, nieważne. Ja uważam tak, a nie inaczej. Co, żebym chciała powiedzieć, jutro o 20, czyli sobota, jutro jest 24, nagrom live'a i będziecie mogli mi zadawać pytania. Dużo czasu się na to wezna, około godzinki, więc jeżeli macie do mnie jakieś pytania, które żeście się nigdy nie przebili, to jutro o 20 będzie live na żywo, muzyczkę delikatnie z załączem, pogodumy się na luzie, nie będziemy się wkurwiać, więc tak to jutro zrobimy. Jeżeli ktoś się dzisiaj poczuł tym wideem urażony, zbulwersowany, to jest tylko moja opinia i mam do niej prawo, tak samo jak i ty. I wiecie co? Każdy ma swoje argumenty. Ty masz swoje argumenty i ja mam swoje argumenty. Ale ja uważam i ja patrzę na to troszeczkę dalej. Ja nie patrzę tylko na siebie tu i teraz, ale ja też mam córka. Ja też mam córka i ja bym chciała ją chronić, bo ta ustawa w jakim stopniu ją chroniła, tak? I co z tego? Dobra, nie mieszkam w Polsce. Ale nie wiem, czy moje dzieci nie będą chciały za 5-10 lat wyjechać do Polski. Dobra, do tego czasu się może wszystko zmienić, ale ja mówię na tu i teraz. Nie podoba mi się to i koniec, kropka. No. Wam życzę cudownego weekendu. Nie wkurwiecie się, muszę iść do roboty. No niestety robić trzeba, same się nie zrobić, trzymajcie się. Widzimy się jutro o 20 na moim kanale, na Facebooku Walczę o siebie Kasia Lubina, będzie live na żywo. Ściskam was, całuję i trzymajcie się, nie dejcie się, bo wywalczymy swoje. Nie poddamy się. Pa!